Na długo przed Parandowskim, Kubiakiem czy Krawczukiem inni autorzy wiedli polskich czytelników na spotkanie ze światem mitów greckich i rzymskich. Dziś o takim wydawnictwie opublikowanym w 1875 roku, na wiele dekad przed najbardziej nam znanymi dwudziestowiecznymi publikacjami na ten temat. Autorem był August Heinrich Petiscus, teolog, pedagog i autor literatury dla młodzieży. Jego dzieło, które ukazało się nakładem Maurycego Orgelbranna, nosiło tytuł Olimp, czyli mitologia Greków i Rzymian z dodaniem wiadomości o bogach Egiptu, Indii i krain północy. Było to już 16. wydanie książki w tłumaczeniu Anastazji Dzieduszyckiej i należało z pewnością do publikacji popularnych. Podtytuł wyraźnie wskazywał, do jakich odbiorców skierowana była ta książka. Dla nauki dorosłej młodzieży, dla kształcących się artystów i do użytku wyższych zakładów naukowych. Mitologię Petiscusa w tym wydaniu charakteryzuje jednak ładna oprawa wydawnicza z epoki. W półskórku, ze złoconym napisem na grzbiecie, a przede wszystkim bardzo piękny zestaw imponujących, klasycznych pod względem przedstawienia ilustracji w drzeworycie. Ponad 120, z czego 27 na osobnych wklejkach, które przedstawiały panteon omawianych postaci mitologii greckiej i rzymskiej. Wydanie, by tak rzec, strzała Amora w serce bibliofila. Zapraszamy na stronę www.atticus.pl. Do działów antyczna historia i kultura, starożytność, archeologia oraz książki z grafiką. Zakochaj się w antykwariacie.